Was bardzo serdecznie i gorąco w kolejnej środowej aktualizacji na kanale i teraz się pewnie zastanawiacie, co się stało z Fortem Pinta. Otóż też nie mam pojęcia, ponieważ Star Stable nie dodało na swoją stronę aktualizacji. Także pięknie. Jedyne co wiem, to że tam są zadania i... Coś się też stało z... że można zwierzaki przymierzać, a tutaj mamy zadania i Fort Pinta zmienił zupełnie swój wygląd. Nie ma płotków, tam jakieś targowisko. Także... zacznijmy sobie ten odcinek trochę tak nietypowo, bo właśnie z takim wejściem. A nie będę stała tak. A zadania nazywają nam się Zdrów jak burmistrz. I ja czekam od jakiejś 10, aż w końcu SSO doda na swoją stronę coś w aktualizacji. I się nie doczekałam, ale na Instagramie było pisane, że można wejść na SSO, także lecimy. Dobra, zdrów jak burmistrz. Co tam, Al? Burmistrz Kucyk właśnie ma coroczne badanie kontrolne. Dobrze. Dziękuję za przybicie. Tak naprawdę to tylko formalności. Ponoć jorwickie prawo wymaga, by politycy, przepraszam, przychodzili coroczne badania sprawnościowe, które określą, czy ci sprawować, czy ci mogą sprawować swoje funkcje. No ale przecież nasz ukochany burmistrz Kucyk jest zdrów jak ryba. Ten Kucyk jest waszym burmistrzem? Ech, takie rzeczy tylko na Jorwiku. No dobrze, zobaczymy, co my tu mamy. Okej. Aha, tak, ciekawe, dobrze. Ten Kucyk nie jest zdrowy. Czy co? Proszę nie owijać w bawełnę. Ile mu zostało? Nie myśleliśmy jeszcze o tym, kto przejmie jego stanowisko. Spokojnie, to nic to nic poważnego jeszcze. Burmistrz dobra, nie przeczytam tego. Jest po prostu w fatalnej kondycji. Jakie wykonuje ćwiczenia? Ćwiczenia? Pozowanie do fotek się liczy? Ech, a jaką ma dietę? No dostaję mnóstwo jedzenia. Mamy automat, w którym ludzie kupują mu karmne i jabłka. Świetny interes. O matko. Powinien przejść na dietę ketogeniczną? James, burmistrz Kucyk to nie człowiek. Wiesz o tym, prawda? Cii, nie tak głośno, bo mu będzie przykro. Burmistrz Kucyk musi codziennie ćwiczyć i przejść na zdrową dietę, tak jak każdy inny koń. Nawet jeśli nikt na nim nie jeździ, Kucyk musi się ruszać 2 godziny dziennie. 2 godziny? Nie mam tyle czasu. Jeśli nie potrafisz zapewnić burmistrzowi Kucykowi dobrych warunków, to mogę go zabrać na ranczo ratunkowe i znaleźć odpowiedniego opiekuna. Nie, nie, dam radę. Dziękuję za pomoc. Okej. W takim razie szykuje się dla nas. Świetna robota! Mamy problem! Co ja teraz zrobię? Do samego końca. Słyszałeś, co powiedział weterynarz? Burmistrz Kucyk musi zmienić swój styl życia i to natychmiast. Mam poprosić Sindrę o pomoc? Nie. Ma na głowie wyścig i obowiązki stajenne. A poza tym taka gwiazda jak burmistrz Kucyk zasługuje na najlepszego trenera
personalnego. An, ty mi musisz pomóc. Nie, nie, proszę cię, żebyś została trenerem burmistrza, ale masz konia i sporo wolnego czasu. No jasne. Więc może mogłabyś znaleźć kogoś, kto naprawdę zasługuje na trenowanie naszego ukochanego kucyka. Myślę o kimś, kto mieszka w Nowej Grani. To cudowne i umieśnione dziko jiu-jitsu. Nazywa się, o nie, Ricky, Rick w sumie. Winter Well. Riku, ale ja zawsze po prostu na niego Rick mówiłam. Znasz już Rickiego? Świetnie, więc na pewno pojedziesz i poprosisz go, żeby trenował burmistrza. Zrób wszystko, żeby przekonać Rickiego, ale nie wydawaj żadnych pieniędzy. Dobrze. Dobrze. Ojejku. No to żeś SSO poszalało z tym Fortem Pinto. Dobrze, także lecimy sobie do stajni Nowej Grani. A tak, by the way, to dzisiaj jest dzień dziadka, bo dzisiaj jest 22 stycznia, także wszystkiego najlepszego dla wszystkich dziadków. Możecie przekazać, tak? Nie zapomnijcie koniecznie złożyć życzenia. Także tak. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy już przy Riku. Także lecimy. Patrzcie, no moja ulubiona kumpela treningowa. An, co mogę dla ciebie zrobić? Więc młody James chce, żebym odłożył swoje marzenia o jiu-jitsu i jeździł codziennie z Nowej Grani do Fort Pinta, żeby trenować burmistrza, bo ten jest w kiepskiej formie. Wow, co za oferta! No. Pewnie, że się zgadzam. Rick Winterwell, trener gwiazd, to będzie dla mnie świetna reklama, zrobię to za darmo. Jedźmy od razu do Fort Pinta, czas nabrać formy. A. Spoko. Trzeba sobie zrobić zdjęcie. Dobrze, jest pięknie. Słuchajcie, kilka fot zrobionych, bo no, bo tak, bo trzeba mieć na miniaturkę, skoro ze strony Star Stable nie weźmiemy. Takie smutne. Dobra, Fort Pinta. Okej, okay, żyjemy. Że lecimy dalej. To naprawdę, o, legenda jiu-jitsu, Rick, po prostu będę mówić, bo nie chcę mi się tego nazwiska czytać. To teraz Artur, dobrze. A więc gdzie ten burmistrz, którego mam trenować? Rży cicho. Widzę, że przed nim sporo pracy, panie burmistrzu. Gniewne spojrzenie. A więc zrobisz to? Ty, legenda jiu-jitsu, Rick, pomożesz ukochanemu burmistrzowi Fortu Pinta nabrać formę, a potem jej nie stracić? Jasne, mistrzu. Jeśli końca ścieżka była odpowiednia dla mnie, to co dopiero dla kucyka. Dobrze, że mnie wezwałeś, James. Tylko ja potrafię uratować twojego burmistrza przed życiem pełnym lenistwa. Ale Anne i Wolf Prince muszą mnie wozić. O mój Boże. Spokojnie, burmistrzu, to nie wyścig. Hej, zwolnij.
taka muzyka. Owce, czemu owce? Uwaga, jedzie kucyk VIP. Nie wiem, czy powinnam na... O nie, przyklikałam. Nie wiem, czy powinnam na niego czekać. A chyba nie. Trudno. Powiem, że teraz fajna, mi się podoba. Sceny muzycznej Lisa Peterson. Potrzebujesz trenera Lisa? Napisz do mnie. Okej. Muzyki już nie ma, a ja nie wiem, gdzie jechać. Nie wiem nawet, gdzie ten kucyk jest. Żonie, się zmęczyłeś, czas odpocząć. I ja nie mam pojęcia, gdzie on jest. Pewnie daleko. Nie mógł za nim biegnąć w sumie. Okej, wyścig ukończony. A kucyk? Dobra, także lecimy. A, tutaj jest. Burmistrz Kucyk od razu wygląda lepiej i nie mogę się oprzeć wrażeniu, że Wolf Prince też skorzystał na naszych treningach. Wrócę jutro i pojedziemy z burmistrzem Kucykiem w kolejnym wyścigu kondycyjnym. Może wpadniesz i za darmo poćwiczysz swojego konia. Okej, słuchajcie. Wolf, Prince i ty chcecie pomóc burmistrzowi Kucykowi w treningu? Wspaniale, no to wsiadam. Okej, także mamy codzienne wyścigi. Pewnie aż nie zrobimy jakiegoś tam czasu albo coś w tym stylu. A, i widzę, że te komentarze będą te same, no to zobaczymy, co będzie sobie tam. Także ja wam to przeskoczę. Jesteśmy już przy owcach. Także teraz sobie zobaczymy. Tak nim jest, nie burmistrzu, dobrze. Okej, czyli tak coś. Kurde, myślałam, że przeskoczy i chciałam z nim coś zrobić. Hop. Fajne, nie powiem. Dbają mi się bardzo. Fajne. Śmieszne w sumie. I moje komentarze są śmieszne. Jeszcze zobaczymy może, czy coś w sklepie, kurczę, dla Sea Raiderów nie dodali, bo też tam może być coś ciekawe, o którym mniej więcej dodadzą aktualizację na stronę. Ale cóż, ważne, że są zadania, bo dawno, że to zadań nie było, to jest jednak część z tej strony była ważna. Że jestem zadowolona. Mogło być lepiej, ale ja tam się cieszę. Kurczę, ten kucyk mnie sprzedził. O nie. O nie. O nie.
że lecimy. Komentarze by mogły być moim zdaniem inne. By było fajnie, bo tak to codziennie to samo będziemy robić. Ojej. I no. Słuchajcie, wyścig ukończony. Także burmistrz Kucyk z dnia na dzień wygląda coraz lepiej. Wolf Prince też. Jeśli chcesz, by twój koń także potrenował, wróć jutro i przyłącz się do kolejnego treningu. Mieliśmy 9 level konia. Przyjrzymy się może jeszcze troszeczkę Forcy Pinta i już kończymy ten odcinek. Bardzo mi się podoba fontanna. Mega jest. I ogólnie fajnie. Ale teraz już idziemy do Mordaland, ale raczej wątpię, że będzie coś nowego. Ale zawsze warto sprawdzić. Okej, także jedziemy na szybciocha. Nie, zawsze zahaczam o tą studnię. I wydaje mi się, że nie ma nic nowego. Raczej nie ma, chyba że to jest nowa. Czego nie mam? Może jest nowa, nie wiem. Najwyżej będę miała dwa, trudno. Okej. Nareszcie nic nie ma na razie, także słuchajcie, tutaj w tym miejscu będziemy kończyć ten odcinek. A tak to mniej więcej wygląda. Ojej, ale ładne siodło. Ale mega ładne, słuchajcie, jest. Buty też fajne. No. Co oni z tym... O mój Boże. Co to jest za tekstura? Ojejku. Wcześniej wyglądało to niebo lepiej. Dobrze, trudno. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobało. Możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję tam na dole, jeżeli tego jeszcze nie robisz. Napisz jakiś miły komentarz, jeżeli ci się chce, to... Także do zobaczenia, do następnego. Cześć!